Pamiętaj, jeśli klikasz w czerwony przycisk subskrybuj, zostaw również dzwonek, bo nie będziesz widział moich filmów. 17 i dzisiaj jest ze mną Piotrek. Witam. Jak widzicie, Gaźnika wypuścili ze szpitala, ale nie na długo, bo za tydzień Gaźnik wraca, ale na 3 dni tylko, więc 3 dni bez Gaźnika będzie na YouTubie. A na wstępie ja wraz z Piotrkiem chcemy złożyć życzenia z okazji świąt wielkanocnych, więc to ode mnie to tak, życzę smacznego jajeczka, spokoju, szczęścia, pomyślności, dobrej wódki w drugi dzień świąt, no i oczywiście bardzo mokrego dyngusa, Piotrek coś o tym wie. A ode mnie to życzę tyle. Piotrek, mogę coś powiedzieć? Ja tylko co mogę powiedzieć, zdrowych, wesołych świąt wielkanocznych. Tak. A dzisiaj taka akcja, tutaj ja jestem Defendem z metaldeskami, Piotrek jeździ Fortisem z agrolinerkami i wozimy obornik na pryzmę. Tak, wywieziemy sobie dzisiaj taki krótki odcinek, bo nie chcę nagrywać na staro, bo jeszcze się tak nie zadał, wyczuję jakichś takich gigantycznych, długich odcinków. Bo wiecie, jak to jest po prostu. I ja jeżdżę dzisiaj metaldeskami, tam na łąkę wywozimy. Piotrek ładuje najpierw nie, później załaduje Piotrka. Zobaczymy, jak to będzie z tym obornikiem tutaj na wszczepach z pojemnością. Możesz podjechać kawałek? Tak. Już widzę, że u mnie pełno jest, więc może wywieziemy troszkę więcej wszczep niż chciałem. Zobaczymy. Ja myślę, że pierwszy raz ma tutaj obornik chyba. Mówisz, a ja na każdej mapce jak gram, to u mnie to jest podstawowa praca, wiesz. Powniwna, no czy na powniwach, albo na wiosnę, bo zazwyczaj to się na wiosnę robi, bo jak masz tego, albo w zimie to się też robi, bo jak w zimie nie masz tego, to na wiosnę sobie wozisz później ten obornik z pryzmy, no nie? Albo na wiosnę, jak już masz jakieś lekko ci zboże tam kiełkuje czy coś, to gdzieś sobie tego, po prostu na poplon na przykład, no nie? Wiosenny, bo na wiosnę zawsze wiesz, poplon rośnie, no nie? No wiem. Jeszcze. Dodatkowo, znaczy z tych zbóż, co nie tam, gdzie nie jest zasiane, to rośnie poplon. U mnie jest stuwa, jest tak. A ja stoję. Dobra, tam podjadę do wjazdu. Dobra, zobacz, jedziemy, bierzemy manitkę, Piotrek zgasił. No, u Piotrka to trochę będzie tego ładowania. O, Mary Spam to jest głasa. Słuchajcie, ja sobie podkładkę poprawię, już dawno nie ładowałem w farmingu, więc wybaczcie mi. Może mi nie iść. No i tak poza odcinkiem zostały skończone żniwa, tam jeszcze prespracować zostało dwa pola, ale to będzie na następnym odcinku, który w piątek będzie. Odcinki no w tym tygodniu będą normalnie, tylko poza jutrzejszym odcinkiem z Górali, tak jak mówiłem na... Znaczy jutro będzie odcinek, znaczy w poniedziałek będzie odcinek z Górali, przepraszam, będzie, bo nagramy, dzisiaj nagrywamy. To więc to już jest dobrze. Ile tam Piotrek procent was? 42. Nie, to wywieziemy, może troszkę więcej niż ja myślałem. Bo widzicie, obornik nam trochę rośnie, no bo tam gaźnik coś porobił. Piotrek nie mówił co. Teraz mnie kusi powiedzieć. Grajmy się taki. Nie będziesz hamem? Co? A i ogólnie dziękuję po raz kolejny za 1400 subów, już prawie 1500. Można powiedzieć. Ogólnie to tak, w tym tygodniu mam egzaminy gimnazjalne, tylko na tyle mnie wypuścili ze szpitala. Na święta powiedzieli, że mnie wypuszczą na antybiotyk. 5 razy dziennie mam antybiotyk, więc jest dupa. Też samopoczucie nie jest najlepsze. Jak się dobrze czuję, to wtedy wchodzę na komputer albo coś, ale też nie mam jakoś ochoty na kompie siedzieć. Nie wiem czego, coś się mi zrobiło i nie mam po prostu ochoty. I tak w tym tygodniu piszę, daj do przodu. Daj. I w tym tygodniu piszę sobie od środy, bo wtorek wolny, jak wiecie. Od środy piszę te egzaminy gimnazjalne do piątku. Ale to tam się nie martwcie, filmy będą normalnie, bo to tam ja jadę rano i od razu. Raczej po egzaminie będę wracał do domu, nie będę czekał na autobus, bo do 12 albo do 14 czekać na autobus. Ja miałem zapalenie łopon, to ja nie. Ja się tak na dwoje źle czuję jeszcze. Czekać. Tak nie jest zbyt. Więc... Teraz by się przydało to urządzenie.
No ja zapachowe, żebym w pokoju gnój czuł. I ja tak sobie załatwię chyba, że po prostu po egzaminie jak napiszę, będę dzwonił do domu, żeby ktoś po mnie przyjechał ze względu na... No, samopoczucie. Bo jak, no mówię, ja jestem tylko, aby tylko na święta w domu i aby na ten tydzień, co egzaminy są. A później na 3 dni idę, wychodzę w środę, to już też jest, już do szkoły też nie wrócę, pewnie, bo jeszcze i tak mam leki. Więc dopiero czyli wrócę... No, nie cała łyżka. Do szkoły wrócę tak z moich obliczeń 8 maja. Więc prawie mnie, można powiedzieć, że 2 miesiące w szkole nie było. Ale no to już nie moja wina, choroba nie wybiera. Ona. Bo już miesiąc minął, jak w tym szkole nie ma. Dobra, lecimy tam. Ja lecę do pędzika. Piotrek będzie miał trochę ciężko, ale Stein ładnie wygląda za to z tymi... z tym zestawikiem. Ale leci Piotrek, więc daje radę. Jeszcze światła, o koguty sobie włączymy. Bo RW musi być. Tylko warning ciągniemy. Ja jeszcze powinniśmy zakryć Piotrek, wiesz? Oj, tam nie wyleci. Policja się czepia, czaj. Ja mój dziadek dostał mandat parę lat. Tak? No, jako bornik od kur ciągnął z kurników, to gdzieś tam spadło komuś koło działki i na psy zadzwonił. Że nie psy oplandekowany jest. Kurde. Dobra, my tu lecimy, zaraz zobaczycie, gdzie dokładnie będziemy składować obornik. Tak blisko naszych pól, aby było. Bo jest praktycznie wszędzie blisko, 19, pole numer 19 dokładnie. Bo 19 też jest moim polem. Jak wiecie. Ale to jest praktycznie większość naszych pól i tutaj będzie lepiej składować. Tutaj, kurczę, wjechałem, ale tego nie widzieliście. Tutaj w naszej łące będziemy sobie składować. Tylko Piotrek, poczekaj, jak ja się wysypię, to ty się wysypiesz na mnie. Dobra, kierunek zwrotu muszę ustawić na prawo. I ja to też będzie. Ustawić na prawo, nie? Tak. I tak syp, tak żeby ta kubka się tutaj powiększała, no nie? Tak jak ja wysypałem. Teraz ty pojedziesz pierwszy do załadunku, ok? Co? Teraz ty pojedziesz pierwszy do załadunku, ja cię załaduję, ale przyjadę z twoim ciągniczkiem później, tak? A? Ja też kiedyś usypałem. Ale tam dasz radę, Piotr, dajesz, nie chcę na mnie dasz radę. Zobaczmy, jak to wygląda. No, już trochę tego obornika jednak tu jest, no nie? Jeszcze jak jedne 8 przyczep przywieziemy razem, no nie? Co? To nie tak ładnie. Dobra, teraz ty się, jak coś ustawiasz pod oboro pierwszy, ja cię ładnie załaduję tutaj. Dobra, może być chyba, nie? Ładnie, ładnie. Teraz ty się pod oboro ustawiasz pierwszy, ja cię załaduję. Później ty załadujesz spęda, ale ja jadę twoim sejmem, a ty jedziesz moim spędem. Ty po prostu zamienimy, no nie? Okej. A, i ludziska tak, w tym tygodniu zakończymy w 13. I miała być seria, w której z Piotrkiem właśnie z 13 zobaczycie jaka to będzie seria. Ona miała być w następnym, tygodniu, no ale no, przez to wyjdę do szpitala na 3 dni, to... Wyjdę w środę po południu najprawdopodobniej. Chyba w odcinek te gramy wcześniej. Jakbym w środę wyszedł, to po prostu po południu bym go wam wrzucił. A seria zobaczycie z czego. Moim naszym zdaniem to seria będzie zajebista. Mamy taki pomysł, ale to sami zobaczycie jaki. Test farminga 13.
Ale seria kozek. I to będzie ostatnia seria z trzynastki. Bo... Czy może nie ostatnia, może jeszcze wrócimy do trzynastki, bo... Ja będę chciał na pewno... Jak wiecie, no jeszcze jest farming 15, tak? Ja będę chciał na pewno kontynuować, znaczy zrobić w taki sezon, może nawet kilka sezonów z tej 15, może 2-3 sezony. I na razie po prostu jak zrobimy ten sezon z 13, ten co nowy będzie, to po prostu będziemy kontynuować, spróbujemy jakąś serię zrobić z 15. Ale to seria, nie wiem jak była z 15. Bo jeszcze niedługo wam 11 zakończymy. Może wtedy jakaś seria się pojawi jeszcze ode mnie dla was, ale to z 17. Myślałem na, wiecie, jako serio pewnie. Serio z singla. Ale to musimy 11 zakończyć, prawda Piotrek? Tak jest. I oczywiście wpadajcie na fejsa, zapraszamy na grupy, na są wirtualni rolnicy, możecie dodawać zdjęcia, filmy. Administrator z was zaakceptuje, znaczy Piotrek jest adminem. Ja jestem adminem i Michał jest adminem. Dobra. Tatruś, nie wiezgaj, nie wiezgaj. To chyba łyska wejdzie tutaj. Nie, na tą. Wie, bo... Wie? No, mi się zdaje, że jeszcze chyba dwie. A to robi się dwie, pani ładny. Poczekaj. Jeszcze. Dobra. Dobra, do przodu. Dawaj, do przodu. Jutro Wielka Niedziela. No mówię, spędźcie ten czas z najbliższymi, moim zdaniem to jest najważniejsze. Nie wieś tym komputerami, kurde, telewizorami. Znaczy ja będę na kumpie, Piotrek też będzie na kumpie, ale oczywiście w pierwsze śniadanko. Witam tego, ja i tak do mnie żadni goście nie mogą przyjść, ani ja nie mogę nigdzie wyjść, bo jestem uziemiony, z domu nie mogę wychodzić do następnego tygodnia, więc znaczy na test pójdę do szkoły, tyle co. A tak to mam siedzieć w domu, bo no niestety, no taka choroba wyszła, jaka wyszła, 2 tygodnie w szpitalu było. Więc trzeba teraz się wypoczywać. W dużo leżę, ale no też od leżenia to mnie dupa boli, wszystko mnie boli. Trzeba siedzieć też. Zawsze coś się robi na kompie, czy coś, to czas leci. Nie ubłaganie, no nie Piotrek? No. Piotrek coś o tym wie, bo on mówi, zawsze wyjdzie o 21:30 spać, a jak się wciągnie w GTA na przykład, to pójdzie o 4 rano. Wczoraj też mówiłem, że coś mi ten pójdę, nie? No, której poszedłeś? Po to 4. Co grałeś? Ja oglądałem live'a u Rawika, później ten... później grałem w Arminkę. No, kupił GTA, tak się ekscytował GTA, że będziemy grać i mi kazał, gdzie kupiłem, a tyle ja co... będziemy grać, właśnie nie możemy zagrać po nagraniu jeszcze. No, ale... No, widzicie, teraz nie chcę grać. Właśnie, może zaproponuj. O właśnie, czy byście ludzie chcieli, bo jak skończymy 11, to jeden termin dnia zostaje wolnego. Czyli sobota, bo sobotę są 2 filmy, weekendy są 2 filmy, jak wiecie. I czy chcielibyście w soboty weekendowe granie w GTA 5 online z tym panem? Napiszcie w komentarzu, będę wdzięczny, jak ktoś ogląda do tej minuty. Dobra, to ja napiszę. No to ktoś sobie ładnie radzi. Ty, paj. Masz pełną? No.
Ktoś tak stanął, że nie wiem, czy się... Nie, stój! Stój! Mówił, dobra. On chyba ływ, dwie łyski wchodzi na tego, na... metal teskę. I łyżeczkę, dobra. Pojedziemy. Czekaj, miniaturkę zrobię. Nie będzie wsypał. Jeszcze laga. Miniaturka poszła. To tak bardziej, dobra. Odstaw tutaj manitkę. Ona sobie tutaj postoi. Dobra, ja wsiadam teraz do Fortisa. Patrzymy, jak sobie mi daje rady. Nie wiem, jak widzicie, nagrywam na takich godzinach wieczornych. Dzisiaj jest Wielka Sobota. Santania i... No, Santania, takie inne. No, zapowiedzi. To nic nie rób. Widzicie, jak ktoś mi robi, wiesz, to pokój. Ja nie lubię tego. Tak, lubię. Ktoś mi wbija. Gwiazd na chatę? Widziałeś, gdzie był tego gwiazd na chatę? Do tego, do 19+. A nie wiem, nie widziałem. Tych z TVN. Ja oglądam tylko Skołę, nie lubię 19. Nie oglądam Skołę z Pita, ukryte to prawdy. Nie wiem, dlaczego to można oglądać. A to jest fajne! Bo ona się pośmie. Bo się ten, dziewczynę tam potopę. Tak. Tylko, że w każdym odcinku są inni jak to. Nie no, w szkole no, nauczyciele się nie zmieniają. W szpitalu tak samo doktorowie się nie zmieniają. Ty zdosi trochę tego Sejma. Można driftem wyjeżdżać. O, Piotrek, pojedziemy na lotnisko, jak będziemy kiedy ten, zaraz. O, wow, 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 wow. Masz na prawo ustawione, ta? Tak. Czekaj, bo to tak jak wjechałem, że wiesz. Za tu sobą będzie godzinę się ustawiać. Dobra, sypię. Czekłem stamtąd. Można i tak. No to co ty masz w ciebie poprzestawiane? Ja sypałem na prawą. Ja miałem poustawiane. No tylko, że ta wysypała na lewo. Ty pewnie się zostawił, no. Tak. Bez chudów włączyłem wysypywanie. Nie, dobra, ja to zaproponuję. Makę przyjaciem i garnąć. Ja jadę po spych. No to jedź. Przyjedziemy i to ogarniemy. Zem, przestawił w przyczepy i zadowolony. Ej, a tutaj też sypie. To brać tego... Czekaj. Prawa. Mam brać tego spycha, czy nie? Tak, wiesz. Wej, bo wszczepy muszę odstawić. I wyciągnąć połowę maszyn pewnie. Bo ten spych jest zagrodzony pewnie. Oj, przedłużymy odcinek przez pewną osobę. Ale to samo się przedstawia, bo u ciebie też był jest przedstawiony. Serio? No zobacz. Dobra, nie będzie. Lol. Prawo. Farming nas nie lubi. Widzisz, to co ten, nie krałeś i to jest zemsta. Nie. Zemsta na tobie. Piotrek, jak się mścimy? Ej, Piotrek, kto cię chścił? Biskup czy proboszcz? Tam. A, bo zapomniałem, Piotrek jest Jehowy, ludzie. Tak, chyba sam jesteś Jehowy. No nie, ja nie jestem. Gdzie ty jesteś? Jadę! Stop, policja. No wyjazd, no! No. Nie. No. Nie, wychodzę. Nie gram z tym człowiekiem. Podnieś sztabkę złota, ty. Warto, weź jajka i podbieraj. O, to dobrze zrobi. Jak chcesz mogę czytać? Nie, dzięki. Co?
Ja nie wiem. Nie patrz się, no. Taką kupę muszę popchać. A jest. Zobaczymy, czy sam tam Sejm da radę. Sejm nie da rady? Nie wiemy Sejma naszego? Krypie. On nie wierzy w Sejma, ludzie, widzicie? Więc Pych to też tak trochę widzisz. Tak trochę wie, chujowo, no nie? Patrz, ja wyjadę. On tak rozbryźni się, no nie? Tak, on chciałem przez ładowarkę, żeby to... No dobra, nie ciągnij ładowarki spod kurów. Mamy tutaj Pych, który mało i tak jest używany, tyle co na wygazowni jest używany. Chyba chociaż taką pracę zrobi. Dobra, o taką myślę, że spoko na razie. Może być tak? Dobra, nie, bo patrz co się zrobiło. Kurwa mać, ten spych. Nienawidzę. Masz łopatę? Nie, nie, widły. Kurde, łopatą będzie gnój przewalał. Boże, widać, że dawno na wsi nie był. Dobra, bo jakoś to wygląda, chodź zobacz. Może być tak? Tak. Pana cieszę się, ale masz być. Dobra. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Zajęliśmy się gównem. Później się gówno popsuło, trzeba było je popchać. No i co? Budzi się ze mną Piotrek, chcesz coś powiedzieć? Dzięki sekre i do następnego odcinka. Dobra, idziemy się kąpać w oborniku. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Cześć.